Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo Ten Fiddy z Oscar Blues Brewery. 2-3 lata temu, niecałe 3 lata temu, w 2014 byłem w browarze Oscar Blues w Denver, w Colorado. Oscar Blues ma teraz dodatkowy browar. Ciekawe, czy tutaj jest napisane, gdzie to wyprodukowane. Chyba nie. W każdym razie piwo kupiłem w Polsce, kupiłem w Drink Hali, a tutaj mamy informację, że dystrybucją zajmuje się Kraina Piwa, a więc powinno być całkiem nieźle dostępne, kosztowało tam 20 parę złotych. I teraz tak, piwo zajęło drugie miejsce w głosowaniu na Facebooku, bo czasem się pojawiają takie głosowania. Wygrały piwa ukraińskie dosyć dużą przewagą głosów, ale niestety nagrałem degustację, się okazało, że niestety piwa ukraińskie za długo czekały na swoją kolej i się zepsuły. Co prawda zepsuły się w dobry sposób, bo poszły w brety, takie fajne dzikuski, no ale trochę bez sensu zamieszczać recenzje z piw, które no, z mojej winy, no bo 2,5 miesiąca czekały, a to z mikrobrowaru, no nie były w najlepszej formie. To jest, jak powiedziałem, Ten Fiddy Imperial Stout puszkowany, dlatego że Oscar Blues nie robi innych piw oprócz puszkowanych i kegów. Nie mają butelek, w ogóle nie mają linii do butelek. Nie wiem, co to znaczy Ten Fiddy. W ogóle ja przez większość czasu myślałem, że to się wymawia Ten Fiddy, ale nie, Ten Fiddy. 10,5% imperialny stout. Za wiele się tu nie dowiemy. Ze strony też się za wiele nie dowiemy. Canet on 10, chyba 13 października 2016. Czyli nie jest wyleżakowany, ale skoro go dałem do testu, do głosowania i tam zajął drugie największe, znaczy drugie najlepsze miejsce, no więc trzeba go spróbować. Nie jest to pierwszy RIS w puszce na blogu, ale zobaczymy. Szkło też przywiezione wtedy z tamtego wywiadu, bo czasem mnie pytacie, co to jest za szkło, więc to jest szkło z browaru Upslope, z ich taproomu. Wysępiłem od barmana. No bardzo ładnie, ciemne słody. Taki troszkę waniliowy, troszkę taki mleczny. Dobra, bo coś muszę zostawić na intro. Jak widzicie, obfita brązowa piana, czarne, nieprzejrzyste. Ciemne słody, dobrze ułożone, nie ma za bardzo alkoholu. No, spróbujmy. No właśnie, oni tam napisali 65 IBU, trochę chyba będzie mało, chociaż na razie pierwszy łyk. Jest bardzo gładkie, takie smooth. Co prawda to nie jest piwo z azotem, chociaż Oscar Blues ma technologię do puszkowania piw z azotem. Jest taka degustacja ze starych czasów piwa Old Chap, które przywiozłem właśnie z tego browaru. Oni w odróżnieniu od Guinnessa nie robią kuleczki, która pływa w piwie, tylko mają taki zbiorniczek na dnie piwa. Po prostu jest tam wkraplana kropla ciekłego azotu, na to jest nalewane piwo puszkowane. W momencie, kiedy piwo się ogrzeje, tenże azot zwiększa ciśnienie i wciska do tego dżingla piwo. I to piwo wypływając potem mocno powoduje reakcję taką spieniającą i to powoduje, że piwo ma piękną pianę. Chociaż mówię, to jest akurat bez azotu. Słodkie, zawiesiste. Ale bardzo ułożone. Bardzo ułożone. Jak dobry porter bałtycki. No tutaj troszkę się bałem, no bo październik 2016, no to nie jest za dużo czasu.
ale jest naprawdę bardzo gładziutko, bardzo tak kawowo, czekoladowo, słodko. Wszystko, co powinno być w risie. Natomiast oczywiście z racji, że to nie jest żaden barrel aged, no to tutaj trudno oczekiwać jakiejś ekstazy, trudno oczekiwać jakiegoś, prawda, szaleństwa smakowego. Jest po prostu solidny, dobry ris. Co więcej, takie risy już się w Polsce pojawiają. Taka na przykład Lilith, taki no Imperator Bałtycki to nie ris, ale takich risów już parę mamy. O, Raduga, Potiomkin. Uczciwy, dobry ris. No dobra, goryczki trochę jest. Takiej kawowej, palonej, bardzo przyjemnej. No myślę, że warto spróbować. Nie jest to, mówię, nie jest to szaleństwo, ale warto spróbować, bo jest to piwo no, dosyć znane. Wiecie, to jeżeli ono trafiło do Polski, znaczy, że jest go na tyle dużo, to jest całoroczna produkcja. Pamiętam, że wtedy jak ja byłem w browarze, to nie było, nie było go w sprzedaży, akurat w tym dniu nie było go w puszkach sprzedaży, więc piłem go na miejscu, nawet jest gdzieś filmik, także filmik z Oscar Blues sobie obejrzyjcie. Ciekawy browar. Ciekawy, no był pierwszym takim hardkorowcem, który postawił tylko na puszki. Dzisiaj pewnie ma jakichś naśladowców. No i generalnie puszki, między innymi za sprawą Oscar Blues, stały się bardzo sexy w krafcie i są popularne, czego już nawet do nas ta fala doszła, czyli już mieliśmy i piwo z Cieszyna, chociaż no puszkowane w Żywcu, no i mieliśmy Jankesa, czy mamy Jankesa z Lwówka, też w puszce. Myślę, że za jakiś czas pewnie doczekamy się piw puszkowanych, w ogóle z browarów już stricte kraftowych. W Stanach jest w ogóle taka popularna usługa, że jest przewoźna czy mobilna linia do puszkowania. Ona jeździ od browaru do browaru, puszkuje im tam, a oni sobie tam powoli sprzedają. Bardzo fajne piwo. Ale no, do Imperium Prunum, czy Samca Alfa, czy prawda, no nie wiem, jakiś Barrel Age naszych, no nie ma startu. Takie piękne czasy nastały. Wasze zdrowie. Cieszmy się tą całą piwną rewolucją. Cieszmy się, że u nas się też pięknie rozwija. Cieszmy się tym, że możemy kupić takie piwa w Polsce. Nie trzeba jechać do Stanów. Wasze zdrowie.